Zaczniemy sobie od tych pytań żywieniowych. Czy trzy posiłki wystarczą? I tutaj odpowiadam właśnie jako psycholog, słuchajcie. Ludzie są różni, mamy różne ciała, czyli genetycznie się różnimy, różne preferencje, nasz metabolizm różnie działa, mamy różne nawyki i różnimy się jeszcze poziomem aktywności, ale my sami też różnie w poszczególne dni działamy, mamy różne potrzeby, szczególnie na przykład u nas kobiet jest to widoczne w cyklu miesięcznym, że i nasz humor się zmienia, i nasza energia się zmienia, i nasz apetyt się zmienia. Więc to nie jest tak, że można dać jedną odpowiedź dobrą dla wszystkich ludzi. Dlatego, że są osoby, którym wystarczają dwa posiłki dziennie. Albo te osoby są w takim momencie życia, że im wystarczają dwa posiłki dziennie, bo kiedyś jadły więcej, a teraz dwa posiłki wystarczają i czują się z tym dobrze. Natomiast trzy posiłki dziennie. Jest amerykański program Bright Light Eating, który zaleca trzy posiłki dziennie. Zaleca, ale nie nakazuje. Dlaczego zaleca? Dlatego, że badania nie pokazują, że żeby 5-6 posiłków w ciągu dnia na przykład sprzyjało odchudzaniu, przyspieszało metabolizm i tak dalej. Nie widać takiej zależności, więc równie dobrze można jeść tylko trzy posiłki dziennie i wtedy jakby tylko trzy razy zajmujemy się jedzeniem, jakby nasze myśli zajmują się jedzeniem, tylko trzy razy przygotowujemy posiłek i tak poza tym możemy się zająć swoim życiem, więc tam jest takie zalecenie, żeby ograniczyć myślenie o jedzeniu, ograniczyć podejmowanie decyzji żywieniowych, wystarczy trzy posiłki i oczywiście, żeby te posiłki były pożywne, zbilansowane i warto przede wszystkim obserwować swoje ciało, swój apetyt i zobaczyć, jeżeli trzy posiłki dziennie, które są wartościowe i pożywne, pomagają mi w tym, żebym się nie przejadała i nie podjadała i nie chodziła głodna i w zależności od mojego celu, dzięki tym trzem posiłkom to mi pomaga schudnąć, jeśli moim celem jest schudnięcie, albo te trzy posiłki pomagają mi utrzymać wagę, jeśli moim celem nie jest schudnięcie, ale utrzymanie wagi. Jeżeli moje ciało na to dobrze reaguje i dobrze się z tym czuje, to tą odpowiedź wtedy znajdujemy w sobie i do tego przede wszystkim zachęcam.